ciemna energia jest ścieżką do urządzeń, które niektórzy uznają za niemożliwe. Przeszywa wszystkie istoty żywe, wszystkie planety i gwiazdy, galaktyki oraz całą przestrzeń wszechświata. Odpowiednio zmanipulowana jest źródłem energii w Cytadeli Kombinatu i amunicją śmiercionośnej broni. Czy można się nauczyć tej potęgi? Nie od ludzi. Tak, ciemna energia jest dla nas zjawiskiem niezwykle tajemniczym. Czym ona jest? Jak ona wygląda? Czy kiedykolwiek będziemy w stanie ją okiełznać? Oraz ostatecznie, w jaki sposób działa zasilany nią reaktor z Half-Life? Witam wszystkich, z tej strony MacMichael. Dziś w kolejnym odcinku poznamy tajniki ciemnej strony energii. Ale zanim zaczniemy, chciałbym przedstawić Wam najciekawsze propozycje nazwania miary czwartego wymiaru. Skoro dla pierwszego wymiaru mamy długość, dla drugiego pole powierzchni, dla trzeciego objętość, to dla czwartego mamy... Według Waszych ocen najciekawszą nazwą była anakatość, druga z kolei silność, a trzecia własność. Również chciałbym tutaj wyróżnić stan przestrzenny, głębie oraz tesserakcję. Istnieją takie zjawiska, które wiem, że istnieją, ale nie wiemy dlaczego. Dlaczego jesteśmy złożeni z materii, a nie antymaterii? Dlaczego mikrofalówka podgrzewa talerz, a nie jedzenie? Oraz dlaczego wszechświat się rozszerza w coraz szybszym tempie? Dzisiejszy odcinek poświęcimy hipotezie dotyczącej trzeciego pytania. Ma ona najwięcej zwolenników wśród naukowców, lecz wciąż nie udało nam się zdobyć bezpośrednich dowodów na jej poparcie. Odpowiedzią na to miałaby ciemna energia. Edwin Hubble w 1929 roku udowodnił hipotezę innego astronoma, George'a Lemaître'a, że odległe obiekty bardzo szybko uciekają od nas. Światło odległych galaktyk było bardziej czerwone, o mniejszej energii, niż gdyby galaktyki były względem siebie stacjonarne. Nazywamy to przesunięciem ku czerwieni lub z języka angielskiego redshiftem. Fala fotonu jest nieco bardziej rozciągnięta, czyli ma mniejszą długość. Dzięki temu obserwator z Ziemi widzi nieco inny kolor gwiazd w galaktyce niż jest w rzeczywistości. Można mieć poczucie, że stanowimy centrum wszechświata. Problem jednak jest w tym, że zgodnie z zasadą kosmologiczną nie możemy mieć jednego wyszczególnionego punktu. Takie coś nazywa się jednorodnością. Okazało się, że to cała przestrzeń się rozszerza. Każda galaktyka, każdy odległy obiekt oddala się od swoich sąsiadów. Taki model często porównuje się do rodzynek w wyrastającym cieście. Rodzynkami są galaktyki, a ciastem otaczająca je przestrzeń. Problem jest taki, że nasze ciasto nie dość, że rośnie, to rośnie coraz szybciej i nikt nie wie, kto obsługuje piekarnik. Nikt nie zna przyczyny coraz szybszego rozszerzania się wszechświata. Co ciekawe, tempo rozszerzania się wszechświata jest najmniej stałą fizyczną, jaką znam. Pamiętacie Hubble'a? Jego prawo w elegancki sposób opisuje, jak szybko galaktyki oddalają się od siebie. Prosta zależność, im galaktyka jest dalej, tym oddala się od nas szybciej. Ile razy dalej, tyle razy szybciej. Zwyczajne mnożenie, odległość od obserwatora razy stała Hubble'a daje nam prędkość oddalania się galaktyki. Problem jest natomiast w tym, że ile badań, tyle prób określenia wartości tej stałej Hubble'a. W większości przypadków ta stała znajduje się w zakresie od 60 do 80 km na sekundę na megaparsek. To jest bardzo duży rozrzut. Najgorsze jest to, że dane bardzo dobrze układają się w linię prostą, ale dane różnych eksperymentów się między sobą różnią. Niemniej jednak sposób oraz istotność eksperymentu były przełomowe w kosmologii. Hubble potwierdził hipotezę Lemaître'a o oddalaniu się galaktyk. Rozpoczęło to poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. I tutaj pojawia się ciemna energia. Ma ona wypełniać lukę w naszej wiedzy kosmologicznej. Tak naprawdę nie wiemy, czym ona jest. Żeby cały wszechświat się trzymał kupy, powinna stanowić aż 68% całkowitej energii. Jest ciemna, bo nie emituje ani nie reaguje na promieniowanie elektromagnetyczne, w tym światło widzialne. Niektórzy podejrzewają, że może oddziaływać na naszą zwyczajną materię. Jej głównym założeniem jest jednak, że oddziałuje na przestrzeń.
to przestrzeń się rozszerza. Rodzynki się oddalają dlatego, że ciasto rośnie, a nie dlatego, że wszystkie rodzynki uknęły spisek przeciwko wszystkim potencjalnym obserwatorom w cieście. Najprościej można powiedzieć, że przybywa nam przestrzeni pomiędzy galaktykami, czy ogólnie materią. I właśnie to tempo opisuje stała Hubble'a. My odczuwamy to jako tempo odsuwania się galaktyk od nas, a tak naprawdę opisuje ono tempo przybywania tej przestrzeni. Niejako wytwarza ujemne ciśnienie działające na przestrzeń. Powiedzmy, że mamy zalążek antygrawitacji. Z maleńką różnicą, grawitacja to oddziaływanie materii i przestrzeni, a ujemne ciśnienie przestrzeni z ciemną energią. Jak mówiliśmy wcześniej, nie jesteśmy pewni, czy ciemna energia oddziałuje z materią. Jednak jest jeszcze jedna osoba, która jak zwykle musiała wtrynić swoje trzy grosze. Albert Einstein. Jego ogólna teoria względności uwzględnia ciemną energię w jednej prostej literce. My ją kojarzymy z symbolu serii Half-Life. Tak jest. Mowa tu o lambdzie. Wielkiej lambdzie. Kryje się pod nią stała kosmologiczna. Znajduje się ona w równaniu Einsteina w ogólnej teorii względności. Część po lewej stronie równania mówi, jak ciało ma się poruszać po danej krzywiźnie pola, zaś prawa strona mówi o tym, jak ciało posiadające masę zakrzywia przestrzeń. Jest to bolesne do rozwiązania równanie tensorowe. Dziś robią to za nas komputery, choć wśród fizyków i astronomów mówi się, że każdy przynajmniej raz w życiu powinien własnoręcznie na papierze przeprowadzić obliczenia. Kosztuje to kilkanaście godzin życia, 50 karty K4, kilka dzbanków kawy i mnóstwo S, ale co zrobić, każdy bawi się tak jak lubi. Einstein nie był do końca zadowolony z takiego rozwiązania. Co więcej, nawet po dodaniu stałej kosmologicznej nie dostajemy do końca prawidłowych wyników. Równanie pola grawitacyjnego działa idealnie dla obiektów wielkości naszego Układu Słonecznego, ale stanowi jedynie przybliżenie dla większych układów. Dokładniej problem leży po prawej stronie, w grawitacyjnej części równania. Dalsze próby korygowania równania prowadzą nas donikąd. I to właściwie wszystko, co mam do powiedzenia w sprawie ciemnej energii. Jest tego niewiele, ale wystarczy nam do przeprowadzenia inwazji na Ziemię. Zbudujemy więc z niej reaktor w stylu serii Half-Life. Wykorzystajmy to, co już wiemy. Ciemna energia rozszerza przestrzeń. Zbudujemy reaktor, którego działanie opiera się na rozszerzaniu przestrzeni. Z pewnością musimy umieć manipulować ciemną energią. Obecnie jest ona równomiernie rozłożona we wszechświecie. Mimo jej niezwykle małej gęstości, stanowi prawie 70% całej dostępnej energii. W każdym skrawku wszechświata ma być i tyle samo, więc w takiej postaci na pewno nam się nie przyda. Nasz reaktor musi w pewnych miejscach gromadzić nieco więcej ciemnej energii, a gdzie indziej ma być jej nieco mniej. Co więcej, musimy zagwarantować, że poza reaktorem nasza przestrzeń nie będzie jakkolwiek odkształcana, czy miała jakieś punkty nieciągłości. Niestety problem tkwi w naturze ciemnej energii. Jej ujemne ciśnienie powoduje zmniejszanie się temperatury i ilości materii w jednostce objętości. Ono pozbawia nas energii. Moglibyśmy walczyć z usunięciem ciemnej energii w danym miejscu, przez co nie będziemy mieć ujemnego ciśnienia oraz sumarycznie dostajemy nadwyżkę zwykłej energii, ale tempo rozszerzenia się wszechświata jest tak ślamazarne, że nie bylibyśmy w stanie zbudować efektywnego reaktora. Manipulacja ciemną energią jest nieunikniona. Jednak po dłuższej analizie znalazłem pewien pomysł, dzięki któremu będzie można stworzyć reaktor uwzględniający w działaniu ciemną energię. Do tego będziemy potrzebowali również kolejnego egzotycznego tworu kosmosu. Coś jeszcze ciemniejszego niż czarka energii, zwana również czarną dziurą. Wirująca czarna dziura byłaby jednym z najlepszych źródeł energii, jakie bylibyśmy w stanie wytworzyć. Znamy już jeden proces, który wykorzystuje moment pędu czarnej dziury do uzyskania energii. Proces Penrose'a. Z tą różnicą, że ten proces nie wykorzystuje ciemnej energii do działania. Dziś o nim nie będę mówić, bo proces ten zasługuje na swoje własne 5 minut. Wykorzystamy plazmę wirującą blisko horyzontu zdarzeń. Pędzi ona prawie z prędkością światła, więc ma dużą energię, którą możemy wykorzystać w naszym reaktorze. Problem natomiast możemy mieć z jej wyciągnięciem. Urządzenie do zbierania tej plazmy nie mogłoby stać w miejscu i czekać, aż plazma się łaskawie nałapie do siatki. Dzięki ciemnej energii przestrzeń dookoła czarnej dziury wraz z plazmą mogłaby być odpychana na tyle daleko, by móc przechwycić ją przez zewnętrzne pole magnetyczne.
Przyciąganie czarnej dziury na tych odległościach jest absurdalnie silne, więc użycie samego pola magnetycznego bez wspomagania się ciemną energią byłoby ogromnym wyzwaniem inżynierskim. Tak jakby stworzenie samego reaktora nie było. Dopiero po przekazaniu przez pole magnetyczne do prawidłowej części reaktora możemy zamienić pęd plazmy na interesującą nas formę energii. To, w jaki sposób wykorzystamy strumień rozpędzonych cząstek, zależy już wyłącznie od naszego widzimisię. Możemy na przykład rozdzielić strumień na dwa mniejsze, skierować je naprzeciw siebie i zderzyć, wyzwalając przy tym mnóstwo energii. Moglibyśmy wykorzystać je do popchnięcia łopatek turbin, co jest o wiele bardziej konwencjonalnym sposobem. W sercu Cytadeli Kombinatu, w reaktorze ciemnej energii, widzimy podejrzanie stabilną czarną dziurę. Koniecznie więc musimy ją cały czas dokarmiać, żeby zachowała swoje niewielkie rozmiary i po prostu nie wyparowała przez tak zwane promieniowanie Hawkinga. Problem natomiast jest w samej ciemnej energii. Jakim cudem możemy dokładać ciemną energię od środka? Przecież tam mamy czarną dziurę, najbardziej egzotyczny obiekt, z jakim mieliśmy przyjemność do czynienia. Jakby to powiedzieć? Nie wiemy, jak się zachowuje ciemna energia w środku czarnej dziury. Łączymy słabo rozbudowaną hipotezę z ekstremalnym środowiskiem. Brakuje prac naukowych na ten temat, gdyż takowe bardziej przypominałyby gdybanie niż podwaliny sensownej teorii. Również dostajemy w prezencie szereg kolejnych problemów do rozwiązania. Co z naddatkiem przestrzeni? Skoro użyliśmy ciemnej energii do wydobycia plazmy orbitującej wokół czarnej dziury, również musimy w jakiś sposób ten naddatek zniwelować, żeby nie doprowadzić do powstania jakiegoś bąbla w czasoprzestrzeni. Czy istnieje coś w rodzaju antyciemnej energii? Jakiejś jasnej energii? No i też utrzymanie czarnej dziury w ryzach reaktora tak, by nie zażarła całej Cytadeli. Czy również moglibyśmy użyć do tego ciemnej energii? Niekoniecznie. Czarna dziura jest wyrwą w czasoprzestrzeni, albo przynajmniej ogromnym jej zakrzywieniem, a ciemna energia powoduje jej przybywanie, rozszerzanie. Wbrew pozorom jedno nie jest przeciwieństwem drugiego, więc nie ma opcji niwelować efektów działania antagonisty. Oczywiście problemów jest więcej, a jeszcze więcej jest problemów czysto inżynieryjnych. Stworzenie tak silnego pola magnetycznego, ustabilizowanie czarnej dziury, zabawa ciemną energią. Nawet nie wiadomo, czy ta cała zabawa byłaby opłacalna energetycznie. Jeśli wkładalibyśmy o wiele więcej energii, niż byśmy jej otrzymywali, budowa takiej elektrowni byłaby pozbawiona sensu. Obecne zmagania z reaktorami termojądrowymi są dosyć podobne. Próbujemy okiełznać ekstremalne środowisko i jeszcze czerpać z niego energię. W przypadku Half-Life był to reaktor na ciemną energię, a w przypadku ludzi w XXI wieku na wodór i hel. Stworzenie nowego, bardziej efektywnego źródła energii jest kluczowe do rozwoju cywilizacji. Jesteśmy coraz bliżej kolejnego kroku, a być może właśnie w odległej przyszłości uda nam się pozyskiwać ją z czarnych dziur.